Cześć, to Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani Zadymiarze, w dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy sobie nowego, mitycznego Zadymiarza, a jest nim Grey. I teraz, moi kochani, musimy stawić wszyscy łapeczkę w górę dla Supercella, ponieważ ta postać będzie do odblokowania za darmo. Wystarczy, że wykonamy kilka prostych zadań, a to już w nowym sezonie 12 grudnia. W grudniu oczywiście też mamy święta, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych pomysłów na prezent, to zapraszam po przekozackie koszulki z joystickiem, kozackie kubki z kolekcji milionowej, poduszki z paluchem rybnym, bluzy, koszulki, link do mojego sklepu oczywiście macie w opisie. Więc każdego zapraszam, a teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te oto osoby zgarniają karnety zadymiarskie, a dokładnie kody PSC, za które kupicie sobie karnet. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. Mamy nowe lobby, nową muzyczkę i oczywiście nowego mitycznego zadymiarza Greya. Moi drodzy państwo, teraz w nowy sposób będziemy ulepszali zadymiarzy. Spójrzcie na to. Tak wygląda animacja naszego nowego zadymiarza. Mityczny, bardzo fajny skinek. Jest to oczywiście mim, który nic nie mówi. I jeżeli chcielibyśmy go sobie ulepszyć, no to teraz będziemy musieli zainwestować 20 golda oraz 20 żetonów. Taka nowość. Ale zanim to zrobimy, oczywiście przeczytajmy sobie, na czym polega zadymiarz. A tak, nazywa się pistolet w palcu. Czy te pociski w ogóle są prawdziwe? Zaraz zobaczymy, jak się nim gra. Super atak natomiast nazywa się wymiarowe drzwi. Grey tworzy dla siebie i członków drużyny drzwi, które umożliwią szybką ucieczkę i atak zaskoczenia. Zasięg normalny. Okej, czyli rozumiem, że Grey tworzy teleport, którym możemy się teleportować. I to zmieni totalnie rozgrywkę w grze Brawl Stars. Obrażenia 1160, jeżeli ulepszymy o 58 punktów się zwiększą obrażenia, zasięg daleki i szybkość przeładowania szybka. Wejdźmy sobie teraz w sklepik i jak widzicie też będziemy mieli do odblokowania nowego skina do Greya, więc odblokujmy sobie go od razu. Tak wygląda nowy skin oraz animacja. Uciekinier Grey, okej. Grey teraz jest więźniem z numerem 345. Ciekawe, czy ten numer coś oznacza i ma złote bakobrody. A, i w ręku trzyma jeszcze brechę, łom, którym prawdopodobnie się gdzieś włamał. Okej, nieźle to wygląda. Na samym początku wypróbujmy go sobie w arenie treningowej. Dobra, sprawdźmy teraz sobie zasięg. Uwaga, strzelamy. Wow. On mówi tylko ciu i pał. Piu, ciu, pał. I lecą tylko takie same kreski. Tego ataku w ogóle nie widać. Co jest? Dobra, teraz rzućmy portal. Uwaga, rzucamy portal. O, spójrzcie na to. I od razu moja postać się teleportowała. Czy jak będę stał w tym miejscu? Tak. To on się znowu teleportuje. Rączka kręci kółko i znowu się teleportuje. Wow. To jest naprawdę coś mocnego, moi drodzy. Czegoś takiego jeszcze nie było. O, wiem, sprawdźmy, czy mogę teleportować. O kurczę. Czekajcie, czekajcie. Nie mogę zmniejszyć zasięgu w żaden sposób. Dynamikiem, jak rzucacie ulta, możecie kontrolować, czy ten ult ma polecieć blisko, czy daleko. Tutaj mamy stałą odległość ulta, czyli bliżej nie możemy rzucić. Okej, a teraz bym chciał teleportować bota z jednego miejsca na drugie. Rzucam ulta. Uwaga, 3, 2, 1 i nie teleportuje się. A jak ja wejdę, to się teleportnę? Poczekajcie. Tak, ja się normalnie tepam. Co jest? Czyli nie działa to na moby. A szkoda, bo można by było w walce z bossem trollować innych graczy, teleportując bossa. Kumacie, o co chodzi? To by było coś śmiesznego. Spróbujmy z tym botem, który będzie nas atakował. Atakuje nas. Okej, i czy go teleportuje? Nie, też nie działa. No okej, czyli wiemy, na czym to polega. Zagrajmy teraz jakiś mecz. Lecimy oczywiście z meczem treningowym. Knockout! Dobra, to będzie mega mocne. Oczywiście nasz Grey jest na pierwszym poziomie, więc on za mocno bił nie będzie. Okej, lecimy od razu na środeczek. Mamy taką emotkę jeszcze. Teleportacji, bomba. O kurczę, o kurczę, o kurczę, dobra. Nie trafiam nic. Halo, halo. Co jest? No oni wszystkich pozabijali. To są jakieś OP ziomki, dobra. To robimy tak. Postaram się przeciwnika teleportnąć. Ale się ciężko strzela. Ten jego pocisk jest naprawdę bardzo wolny. Zaraz rzucam tutaj teleport. Bomba, bomba. Dobra, to jest mega fajne. Bo teraz możemy tak chłopa wyrolować. On myśli, że go nie podjedziesz, a ty go normalnie bierzesz, podjeżdżasz, bo teleportujesz się za nim. Spójrzcie na to. Pyk. Teleportujesz się z tyłu. I robisz mu podjazd. Mocna postać! Naprawdę mocna postać. No ale dobra. Teraz zobaczmy, jak wygląda system ulepszeń. Ulepszamy go sobie. Pyk. Ulepszamy znowu. Znowu, 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 znowu. I odblokował nam się nowy gadżet. Fajnie.
Wszyscy zdymiarze odblokowują miejsce na gadżet po osiągnięciu 7 poziomu. Wyjątkowe gadżety dla każdego zdymiarza. Możesz użyć wyposażenie gadżetu do 3 razy na mecz. Okej, dzięki za info. I jak widzicie, teraz gadżety sobie normalnie kupujemy. Pierwszy gadżet polega na tym, że przy następnym trafieniu pistolet w palcu Greya wystrzeliwuje laskę, która przyciąga odrobinę wrogów. Ładunki na mecz 3. Za chwileczkę sobie przetestujemy, więc od razu to wybieram. No i oczywiście drugi gadżet kupimy sobie za chwileczkę. Jeżeli zabraknie nam punktów mocy do odblokowania zdymiarza, możemy wykorzystać gemy, na przykład 36 gemów, zainwestujemy i ulepszymy go na poziom 8. Teraz ile trzeba? 110 gemów. To powiem wam, że nawet całkiem te ceny za ulepszanie postaci poziom wyżej. Polecimy sobie dalej. Kolejny poziom to jest 178 i na przykład na 11 poziom ile potrzebujemy gemu wydać? 288. No dobra. Tak to wygląda. Mamy już go na maksymalnym poziomie i mamy też do odblokowania Star Power, więc odbierzmy sobie pierwszy gadżet i pierwszy Star Power za 2000 golda. Gdy Grey ma max punktów życia, następne poniesione obrażenia są zmniejszone o 25%. Uuu, czyli zamienia się takiego mima. Ciekawostka. Taki plasterek dla mima. Dobra, no to bierzemy i weźmy go na arenę treningową. No i tak normalnie sobie strzelamy. Nic się nie wydarzyło. A teraz naciskamy laskę i ponoć przyciągniemy tego. Okej! I zobaczcie, nawet dodatkowa animacja była. Taka laska poleciała i go przyciąga. Całkiem niezłe, moi drodzy. To teraz sprawdźmy tak. Mamy 100 HP. Ile dostaniemy damage'a? 375. A teraz drugi strzał? 500. Faktycznie. Plasterek zmniejsza damage, ale tylko pierwszego hita, kiedy mamy pełne życie. Bardzo fajny Star Power i bardzo fajny gadżet. No to teraz odblokujmy sobie drugi gadżet, który nazywa się Fortepian. Przy następnym trafieniu pistoletem w palcu Greya zostawia na nim tarczę, na którą spadnie pianino, zadając obrażenia wrogom. Nie chcemy przecież, żeby komuś stała się krzywda, prawda? Ale mocny gadżet! Odblokowywuje! No i oczywiście bierzemy też drugi Star Power. Nowa perspektywa. Gdy Grey lub jego sojusznicy używają drzwi, odzyskują 1000 punktów życia. Okej. Bardzo fajne. Już wiemy, kiedy się leczyć. Wskakujemy w tunel i się leczymy. Czyli taki leczący tunel. Mega fajny pomysł na Star Power. Sprawdźmy ten fortepian. Okej, i teraz strzelam, tak? W bota i spada na niego fortepian. Dostaję bombę, chłop. I spada fortepian! Wow, 1740! Ależ damage! I jeszcze rozwala struktury? No nie gadajcie. Czekajcie, pyk. I leci tu fortepian na środek. Cyk. Leci fortepian! Boom! To jest naprawdę turbo mocne. Ten Grey będzie takim kozakiem, że ja nie mam po prostu pytań. To jest najlepsza postać na chwilę obecną. I jeszcze się tu teleportuje. Boom! Spada na łeb. No dobra, to teraz zagrajmy jakiś meczek z botami. No dobrze, moi drodzy, lecimy. Gramy mapkę Krasowe Jeziora. Od razu tutaj... O kurczę, chyba jej nie pokonam. Ale walę na nią fortepian. Patrzcie na to. Nie trafiam! Tam poleci nie! Okej, dostanie! Dostań z tego fortepianu! Boom! Spadł na łeb, nieźle. Mocne, mocne, moi drodzy. Na tej mapie Grey będzie przez przekozakiem, bo tutaj będziemy mogli się teleportować bezpośrednio na środeczek. Zobaczcie na to. Tu szybciutko chcesz puszować skrzyneczki, nie masz jak. Zamiast przeskakiwać przez jeziorko, robisz ciak. Cyk, cyk, cyk. I jesteś na środku. Szybciutko otwierasz sobie skrzyneczki. Śmiesznie brzmi, strasznie. Ale czy inni gracze też mogą skoczyć do mojego teleportu? To jest ciekawostka. Za chwileczkę będziemy to sprawdzali. Odejdź, odejdź, chamie, odejdź, chamie. No, wskakuj, wskakuj, wskakuj w teleport. Nie, on nie może, on go jakby omija. Te boty są głupie. Dobra, chcesz z fortepiana, Ryu? Nie trafiam. Ale okej, jak nie trafiam oponenta, to i tak fortepian spada. Ale odwaliłem numer. Piu, piu, piu. Wielkie starcie, o, ma 8. Dobra, jeszcze raz go muszę obić. Kurde, kurde, kurde. Uciekaj, Paru! Jest! Prawie, że przegrałem. Podjeżdżam go teraz. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Powiem wam tak. Trzeba się nauczyć nim grać. Jak auto aimujesz, nie wiesz, czy zrobiłeś dobrze. Zobaczcie, teleportowałem się i odzyskałem 1000 punktów życia. Dobra, dobra, nie! Co ja zrobiłem? Chciałem go niby zultować, rozumiecie? A rzuciłem sobie teleport pod nogi. Więc musicie być ostrożni, bo z przyzwyczajenia, na przykład jak gracie szelką, auto ultujecie, to w tym przypadku możecie się do niego teleportować. I to się może skończyć źle, nie? Więc trzeba się przyzwyczaić. Dobrze, teraz sobie ubierzmy nowe przebranko. A jak? Wybieramy i gramy jeszcze raz meczek. To teraz postaram się tutaj wyjaśnić oponentów jak najwięcej. Mamy Leona, mamy Leona. Dobra, tam od razu walę fortepian, nie w nich. Czekajcie, jest bi. O kurde! Dostałem!
BUM! Spadł na ją fortepian 1740! To jest coś pięknego, nie? Tylko mi zabiła Leona, najgorzej. I czy mocno się różni ten skin od poprzedniego? Atak jest ten sam, szkoda. Mógłby troszeczkę się różnić, jest jeszcze bardziej szary od tamtego chyba. Okej, 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 musiałem uciekać. Fortepian! Łap fortepian, wariacie! Padam, padam, żyję? Padam od bota, nie wytrzymam zaraz. Okej. Wezmę sobie jeszcze te dwa power cubesy. Teleportnijmy się może z tej strony, gdzie jest ten chłop. O, był Otis. Otis, padam! Zabiłem go! I jeszcze fortepian na górę. Dobra, ale ranga numer dwa, niech będzie. Powiem wam tak, ten zadymiarz jest przekozacki. Już nie mogę się doczekać, jak będzie cała mapa Grejów, kiedy dostaniemy go wszyscy za darmo za wykonanie zadań. W komentarzu dajcie znać w skali od 1 do 10, jak wam się podoba nowy zadymiarz. Ja mu daję mocną dychę, nawet powiedział 11. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie bluzy i koszulki. Wszystkie linki macie w opisie, trzymajcie się, hej!